Czas na kolejną część programu Wolne Głosy. Witam Państwa i witam również mojego kolejnego gościa, profesor Piotr Grochmalski, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry, witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, witam Państwa. Panie profesorze, każdego dnia dochodzą do nas informacje właśnie ze strony Straży Granicznej, że każdego dnia przybywa tych osób chcących nielegalnie przekroczyć granicę. Te osoby cały czas są manipulowane, werbowane, ale są też osoby, które chcą pomagać tym nielegalnym imigrantom przekroczyć granicę, oczywiście odpłatnie. Czy to jest sytuacja, z którą my dzisiaj możemy sobie poradzić, czy jednak jest to sytuacja, która robi się już coraz bardziej niebezpieczna i do końca, jeżeli nie będzie muru, to będzie coraz większy problem? No, mur jest oczywiście kwestią bezdyskusyjną wśród fachowców. Jest to jedna z form działania. Z tym, że tutaj mamy oczywiście do czynienia z dobrze zaprogramowanym, długofalowym konfliktem. W przypadku Federacji Rosyjskiej, bo przecież Białoruś tutaj jest tylko pewnego rodzaju instrumentem, za pomocą którego Władimir Putin realizuje strategię wymierzoną no nie tylko w Polskę, ale także w Unię Europejską. No jeśli zestawimy ze sobą kilka faktów, a więc w tej chwili otwartą wojnę gazową, którą Rosja prowadzi, aby wymusić przyspieszenie związane z prolongacją Nord Stream 2, dodamy do tego ostatnie decyzje związane z rozwiązaniem biur rosyjskich w Brukseli przy NATO, a także decyzję o tym, aby NATO zwinęło swoje przedstawicielstwo w Moskwie, które dotąd było przy ambasadzie Belgii w Moskwie. No to wyraźnie widzimy, że to jest cały cykl wydarzeń. Jeśli jeszcze do tego dodamy bardzo ostry, wręcz brutalny list Miedwiediewa, czyli byłego prezydenta. Pamiętam to spotkanie Miedwiediewa także z polskimi politykami, słynny wywiad, którego udzielił podówczas polskim mediom. Dzisiaj on jako wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej no wręcz brutalny list napisał, w którym stwierdził, że Rosja w ogóle nie będzie toczyła żadnych rozmów z Ukrainą i czeka, cierpliwie czeka na przewrót, jaki się dokona na Ukrainie, a więc na ten czas, kiedy dojdą do władzy odpowiedni ludzie. No i z drugiej strony mamy komunikat dosłownie podobny Manfred Weber z trybuny Parlamentu Europejskiego nawołuje do buntów społecznych w Polsce, a więc do obalenia władzy, a więc osłabienia państwa polskiego w momencie, w którym państwo polskie toczy bardzo brutalny konflikt z Federacją Rosyjską, bo to jest konflikt wielowymiarowy. Jego częścią, jego elementem są te wydarzenia, które mają miejsce na granicy polsko-białoruskiej. Dodajmy do tego przecież, że ten konflikt jest mocno wtopiony w kontekst Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Bez Nord Stream 1, tej budowy, która była realizowana w cieniu takich wydarzeń jak chociażby agresja na Gruzję, a także katastrofa smoleńska, bo przecież decyzje pokazywane przez kamery całego świata miały miejsce dokładnie 9 kwietnia 2010 roku, a więc na dzień przed wydarzeniami smoleńskimi. Nord Stream 1 otworzył Rosji możliwość prowadzenia wojny na Ukrainie. Czyli w zasadzie Niemcy dały swoiste przyzwolenie. Panie profesorze, należy zatem zapytać, czy wobec właśnie tych decyzji Rosji w kontekście Nord Stream 1 i Nord Stream 2, czy my jako państwo dzisiaj nie powinniśmy oczekiwać zdecydowanie bardziej ostrych reakcji ze strony państwa niemieckiego, które no, też daje przyzwolenie, prawda, temu projektowi? No, przypomnijmy, że w 2014 mamy wydarzenia związane z agresją na Ukrainę i w zasadzie podważenie porządku granic, a w 2015 jest porozumienie strategiczne dotyczące Nord Stream 2, prawda? Czyli w tle tego wydarzenia
mimo tego, że Angela Merkel oficjalnie mówi, że i rzeczywiście dąży do tego, aby wprowadzić i kontynuować restrykcje wobec Rosji, ale faktycznie realizuje strategiczny projekt, który między innymi ma wzmocnić finansowanie przemysłu zbrojeniowego przez Niemcy i przez Unię Europejską. A więc jeśli porównujemy to, co się mówi, do tego, co się czyni, to rzeczywiście te kroki ówczesne, konsekwentne kroki, bo pamiętajmy, że Angela Merkel broniła tego projektu konsekwentnie cały czas. Gotowa nawet do konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi w obronie tego strategicznego projektu. No i dzisiaj, czy my powinniśmy się domagać bardziej zdecydowanej postawy Niemiec, bardziej zdecydowanej postawy NATO, ale NATO przecież te ostatnie decyzje, które podejmuje, pokazują wyraźnie, że NATO ma pełną świadomość skali zagrożenia i uzyskujemy z NATO pełne wsparcie. I tu postawmy kropkę, panie profesorze. Niestety musimy już kończyć, ale bardzo dziękuję za ten ważny komentarz. Profesor Piotr Grochmalski, politolog, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. A naszym widzom dziękuję za wspólne popołudnie. Już za chwilę na temat konkursu chopinowskiego Michał Trześniewski. Do zobaczenia.